Siemanko, moi drodzy, jesteśmy już po wyborach, teraz będziemy żyć w wolnej Polsce. Tutaj Ewa mówi, że jest ekspres wypalcowany, no ale ja tego nie widzę, także czego nie widać, tego nie ma. A my byliśmy w sklepie, kupiliśmy bułeczki. W ogóle to byliśmy w Dino i spytałem pani ekspedientki, czy zna Biernackiego. Nie wiedziała, o kim mówię. Ja swojego pracodawcę znam, także nie wiem. Nie wiem, jakich on ludzi zatrudnia, że oni go nie znają. No i tak, Ewa mówi, narzeka na mnie, że jak ja przyjadę, to nigdy nie umyje na noc garków i zawsze zostawia tutaj. Chociaż trochę. Ja po prostu wywołuję w niej złe emocje. No właśnie. To nie wiem, jak to jest. Dobrze, to ja wam teraz jeszcze opowiem, jakie mieliśmy emocje przed wyborami. Były bardzo takie emocje u nas tak. Że tak, no to ja to wiadomo, na kogo głosowałem. Ewa, no jako moja żona, to na kogo mogła głosować? Oczywiście, że tak samo jak ja. Co? Obiekcje miała mama, ale Ewa powiedziała, żebym jej nic nie robił, no to w porządku, to nic nie zrobiłem. Natomiast jeśli chodzi o Donię... Nic jej nie robił. Natomiast jeżeli chodzi o Donię, to wiecie, ona jest pełnoletnia, ale mieszka u mnie, więc powiedziałem jej, że ma tak zagłosować, jeśli chce mieszkać dalej u mnie, to ma tak zagłosować, jak jej powiem. No i cztery głosy, moi drodzy, tutaj były. I jeszcze szkoda, że nie wziąłem teścia ze sobą na wózku, bo to by był piąty głos. Wiecie, co to by było, jak fajnie? Wiecie co tam słyszałem, nie wiem, czy gdzieś przeczytałem, czy w internecie gdzieś wysłuchałem, że... czy na TikToku, że jedna wnuczka pewnej babci powiedziała, że powiedziała swojej babci, że może głosować na aż dwóch kandydatów z PiS-u. To babcia się bardzo ucieszyła, że będzie mogła aż na dwóch zagłosować. To jest podejście, widzicie, wnuczki do babci, fajne. Moi drodzy, ja wiem, że uwielbiacie, kochacie wręcz temat o polityce, więc na razie nie będziemy o tym już rozmawiać, bo szkoda gadać. Teraz będziemy rozmawiać o... tam kupiliśmy sobie suchary. Nie suchary, jak to się mówi? To są faworki drożdżowe. To, poprawnie to się mówi faworki drożdżowe. U pana Biernackiego żeśmy sobie kupili w sklepie. I będziemy jeść do kawki, ale przedtem Ewunia zadeklarowała się, bo kupiła bułeczki też, że zrobi bardzo dobre kanapki, a ona uwielbia... Ona takie dobre kanapki robi. Wczoraj w ogóle to mówiłem jej, żeby na kanał Gotuj z Ewą zrobiła kanapki, nie? Bo są takie dobre. No kanapki na kanale takim, no to chyba już by nie przeszły. Chyba każdy umie robić kanapki, nie? Ale ja, taki jak ona, to ja nie robiłem sobie, bo ja sobie robiłem, wiecie, przede wszystkim to kroi na pół i są takie fajne, bo do mnie, do mojej buzi wchodzi na raz, nie? Taka kanapka. A ja zawsze sobie robiłem jedną i to co, kawałek sera, kawałek szynki i tak, a wiecie o tym, że jak ktoś zrobi, to lepiej smakuje, nie? A no to wiadomo. No właśnie. Bo się zlepszy. Przychodzę, moi drodzy, teraz do Was z polecajką, a jaką już Wam pokazuję. Otrzymaliśmy właśnie od firmy Made in Lab kolejne nowe zapachy, które są nowością w tej firmie. Skontaktowała się z nami firma, czy chcielibyśmy je przetestować? Oczywiście, że tak. Moi drodzy, my to nawet już nie testujemy firmy Made in Lab. My po prostu mamy, bo ta firma skontaktowała się z nami już kilkakrotnie, co najmniej 4-5 razy. Dostajemy od nich zapachy, które nam służą. Ja Wam mogę to udowodnić, bo mam tutaj nie bez kozery moją półeczkę z zapachami. I ich jest w bardzo różny sposób, no bo używamy ich, wiecie, bardzo różnie. To jest akurat nowy, świeżo otwarty, to jest Sławka. Te pozostałe to są moje Doni, wiadomo kto w domu, Igora. Kto w domu najwięcej korzysta z zapachów. Mi bardzo się podobają zapachy Made in Lab, dlatego że one są dość długo utrzymujące się jak na półkę cenową, która jest bardzo, moim zdaniem, dostępna. Teraz dostaliśmy nowe zapachy. Ja wybrałam sobie 6 różnych. Jak widzicie, są 4 damskie i 2 męskie. Dlaczego? Dlatego, że chłopcy
wszyscy używają mniej, my z Donią używamy więcej. Już Wam troszeczkę opowiem też o tych zapachach. No więc, moi drodzy, ja przystępuję do testów. Numerek 137 to inspiracja zapachem Ariana Grande Ari. Sprawdzamy. Producent pisze, że kwiatowo-owocowa, więc to jest mój chyba ulubiona nuta, jeśli chodzi o perfumy. A, cudowna! Słuchajcie, cudowny zapach. Już czytamy, z czego się składa. Alkohol, no wiadomo, malina, grejpfrut, gruszka, trochę to czuć właśnie. Czerwony grejpfrut, jak najbardziej. Róża, orchidea, konwalia, piżmo, nuty drzewne. Piękny zapach. Taki, taki troszeczkę, chyba kwiatowy właśnie tak bardzo i owocowy. Bardzo świeży, piękny. No jak można się spodziewać po Ariana Grande, to piękny zapach. Chyba bardzo wiarygodnie oddany w ogóle, warty uwagi. 100 ml, moi drodzy, duża butelka. Myślę, że Donia mi to porwie. I tak mam z Donią. Zaraz porywa. Numerczek mam 135 i to jest też Ariana Grande. Thank you, next. Sprawdzamy. Wiecie, nos się po nocy przyzwyczaja, ale dam radę. Taki troszeczkę zimny zapach. Też kwiatowo-owocowy, ale zupełnie inny. Taki bardziej charakterny. Nuty głowy malina, gruszka. Później jest róża. Kokos, piżmo, niby podobna, ale jednak zdecydowanie taka mocna, taka zdecydowana. Bardzo piękny zapach też. Na pewno długo się utrzymuje, bo jest, wiadomo, na każdej skórze też inaczej oddaje, natomiast utrzymuje się bardzo długo. Teraz mamy numereczek 140 i to jest Givenchy Interdit Rouge. Sprawdźmy. Zupełnie inny kolorek zapachu. A wiecie, znam ten zapach, taki troszeczkę mydlany, taką kąpielą pachnie, kwiatowo-orientalna. Tu mamy grejpfrut, różowy pieprz, brzoskwinie, nie wiem, co to jest, to nawet Wam nie przeczytam. Kwiat pomarańczy, jaśmin, białe kwiaty. Czuć je tutaj bardzo wyraźnie. No wiadomo, jaśmin to wyczuwalny jest bardzo mocno. Drzewo sandałowe, pył patchouli, francuska. Poczekajcie. Doczytałam, słuchajcie, oczy mi troszeczkę szwankują. I to jest francuska watywaria. Jeżeli ktoś zna, to mieści się i wanilia, która jest tu bardzo mocno wyczuwalna. To będzie na pewno podobało się mojemu mężowi, bo on lubi bardzo zapach wanilii. Bardzo ładny, ciepły, taki trochę jesienny zapach. I 138 Tom Ford Velvet Orchid. No to sprawdzamy. Mamy jeszcze trochę miejsca. Orientalno-kwiatowa. Już Wam czytam, co tu jest. Rum, miód, bergamotka. Ten miód tutaj bardzo czuć. Mandarynka, rum. Później mamy właśnie orchideę, pomarańcze, magnolię, jaśmin. Drzewo sandałowe. Zamaz, wanilia. I balsam peruwiański. Bardzo taki zapach jesienno-zimowy. Zdecydowany. Mocny. Piękny. Dlatego Wam czytam, z czego się składa, bo my jednak mamy trochę wyobraźni i potrafimy zorientować się mniej więcej, czego się spodziewać. Akurat Made in Lab to producent, który opisuje swoje opakowania, więc przed zakupem możecie sprawdzić, czy wbija się to w Wasze upodobania. Teraz przede mną są jeszcze dwa męskie zapachy. Tutaj mamy 147 i 146. 146 to odpowiednik Paco Rabanne Phantom. Zobaczymy. Już sprawdzam nuty głowy. Cytrus, lemonka, lawenda. Sprawdźmy, gdzie będziemy to psikać. Odsłonimy sobie rękaw. Będziemy mieli więcej miejsca.
O no, męski, piękny. Piękny męski zapach, głęboki, taki mocno wyczuwalny. Cytrus właśnie, lawenda. Geranium, jabłko, tak, też tutaj czuć jak najbardziej. Fasola, patchouli. Bardzo, bardzo taki intensywny, głęboki, męski zapach. To jest ten zapach. I 147. To jest odpowiednik Dolce Gabbana K. Taka nazwa zapachu. No i teraz sobie odsłonimy tu. Będę cała pachniała. No, ciut bardziej się skłania w taką damską linię zapachową. Drzewno aromatyczna, więc nuty głowy to mamy bergamotkę, szałwie i tą szałwię tutaj wyczujecie, różowy pieprz, później mamy jabłuszko, śliwko, drzewo cedrowe, też mocno wyczuwalne, bursztyn, no i znowu ta watywaria, ja nie słyszałam, ale nie wiem jak pachnie, natomiast pachnie bardzo męsko, zdecydowanie głęboko, taki też znajomy zapach, 147. Będzie tutaj za chwilę szaszor w związku z tymi zapachami. Zawsze jak przychodzi paczka od Made in Lab, to u mnie jest chętnych bardzo dużo. Przekonali się też o tym moi najbliżsi. Moja mama też ma od nich, znaczy od nich, ode mnie, całą półeczkę i mówi, że super zapachy, że długo utrzymują się. Mówi, jak sobie spsikała alpakę, to mówi, o, za tydzień jak szłam do kościoła, to tak czułam ten perfum, że nie musiałam się jeszcze raz nim doperfumowywać. Więc jeżeli macie chęć i chcecie spróbować albo kupić ponownie, to zachęcam, dlatego że są nowe zapachy. Bardzo dużo naszych widzek pisało, że kupiły sobie 2-3 buteleczki, że się im sprawdzają, więc ja polecam tą nową serię, bo jest super, super. Mężczyznom polecam również zapachy, te, które ja mam, są piękne. Więc też pewnie kwestia gustu, natomiast bardzo ładne, bardzo ciepłe. I jeżeli są niezdecydowani na nowe zapachy, to firma ma takie perfumetki. To są moje już starsze dostawy. Ja mam tutaj 2 18, z tego co pamiętam, to odpowiednik C. Bardzo fajne do torebeczki, widzicie, nosi jedno Donia, jedno ja. W razie gdzieś tam potrzeby, to się możemy do portfela, albo właśnie na wyjazd, Donia teraz jeździ na szkolenia, wiecie, no to nie bierze całego, tylko taką perfumetkę. Też bardzo fajne rozwiązanie. Na stronie producenta możecie sobie przeczytać Sławek, w opisie oczywiście wkleję Wam link, gdzie będziecie mogli zapoznać się i z nowymi, i ze starszymi wersjami zapachowymi, jeżeli się przekonaliście. Jeszcze zapoznam Was, moi drodzy, z cenami, bo jest teraz do końca października, do 31 października na stronie Made in Lab minus 20% na wszystkie zapachy o pojemności 100 ml. Małe perfumetki są w cenie 19,90, natomiast te duże zapachy kosztują 39,92, więc macie 20% do końca października. Jeżeli kupujecie sobie zapachy powyżej 180 zł, przesyłkę macie za darmo. Więc zachęcam do zajrzenia na tą stronę, wybrania dla siebie zapachu. Polecam tą właśnie nową linię, bo na pewno te starsze już macie, tak jak ja, a nowe to zawsze nowe. Firma bardzo ładnie stara się i cały czas poszerza swoją gamę zapachów, żeby jak najwięcej osób mogło skorzystać ze swojego ulubionego. Dodatkowo dla naszych widzów firma Made in Lab przygotowała kod rabatowy. Rodzinka. I on jest ważny do końca października, do 31 października. Wszystkie zakupy, które zrobicie na stronie powyżej 100 zł, mają darmową dostawę poprzez paczkomaty lub kuriera InPost. Tak, Donia dostaje tom, a my dostaniemy tamte bułeczki. I tutaj są te... To jest jej herbata, ona sobie powiem. Te faworki, to się mówi faworki. A jak ci wpadło do głowy, tak. To musisz... A wiecie, nie tak, a wiecie o tym... Herbaty, właśnie. Ja zaraz zrobię, tylko nagram i powiem, wszystko widzą, co my tu będziemy robić. A wiecie o tym, że w Ameryce, ci co mieszkają w Ameryce, mogą poświadczyć prawdę lub nieprawdę, że tam nie używają w ogóle masła. Tutaj nie używają masła. Smarują kanapki tym, bo ja tak sobie myślę, czym oni mogą smarować. No faktycznie, no dobry pomysł. Majonez, to by był do nie dobry. Chodźcie, jak ucieka. To by był dobry patent dla ciebie, bo ty lubisz majonez. Ja jem kanapki dla majonezu, a nie majonez dla kanapek. Rozumiem. No, no to fajnie. To jak tak jest a naprawdę. Bueno, to jesz kiedy? No właśnie, byliśmy w sklepie. Mamy tu jakieś Kinder Bueno.
Bez dzieci będziemy do sklepu. Bez dzieci będziemy do sklepu jeździć, bo wiecie, zawsze coś włożą, a później z portfela ubywa i ubywa. Tak, a dzieci się chciało, się robiło. Oj, tam się robiło, się robiło. Wpadło się, to się już wychowało. No co zrobisz? No, dwa razy wpadłem, to co? Inni wpadają po cztery i nie narzekają. Śniadanie uważasz? Sałata. O, właśnie, niektórzy ostatnio w komentarzu, a co z wami, co z waszym postem przerywanym? No, co z przerywanym postem? Po pierwsze, to post przerywany nadal... Teraz jest już głównie przerywany. Teraz tak, głównie przerywany. Ale nie, post przerywany, nie chodzi o to, że wieczorem zjecie golonkę, bo jak zaczynamy jeść na przykład, dajmy na to o 18:00, znaczy nie, o 12:00, proszę. Dajmy na to o 12:00, to 8 godzin, to jest która? O 20:00 możemy sobie taką golonkę zjeść, ale to, że czasami mamy post przerywany, to nie znaczy, że zawsze, nie? To znaczy, że jest przerwany. To znaczy, że tak, jest przerwany. A tak się fajnie schudło. Moi drodzy, ktoś nam napisał w komentarzu mi... Nie, ciebie prześladuje cały czas jedna pani. Tak? Jedna cały czas. Mówi, a tak pan fajnie schudł. No, ja tak fajnie schudłem, bo chciałem tak fajnie schudnąć. Jeżeli teraz będę, a teraz przytyłem, bo przytyłem, ale jeżeli będę chciał fajnie schudnąć znowu, to znowu fajnie schudnę. Ja mam tak fajnie, że ja mogę fajnie sobie schudnąć i fajnie nie schudnąć, jak ja będę chciał. Proste. A nie będę cały czas na diecie, bo życie jest takie wspaniałe, że nie można być na diecie non-stop, bo człowiek by oszalał od tych diet. Od tych diet to ludzie głupieją. Tak. Sami swoich to od czego kiszony kupili? Ogóreczek dostaniesz, dlatego że kiszony jest tak dobry w tym roku. Tak, kiszony jest bardzo dobry. Się, powiem wam, że w tym roku to wyszły mi takie kiszone ogórki. No. Kupiące, że to musisz... wiem, chyba ta gotowana woda. Pierwszy raz właśnie ci tak wyszły, bo... No, bo zawsze nie były takie. Ale ty mnie wybiłaś, a ja miałem jeszcze coś powiedzieć tutaj widzom. Za dużo gadać. Ja miałem coś widzom powiedzieć. On za dużo gada. Aha, że która jest godzina? Za 15:10 jest, moi drodzy, a ja dzisiaj wypiłem rano tylko łyżkę octu, nie octu, zaraz wam powiem czego, takie piję, łyżkę oleju lnianego, bo to... Ty pijesz z pestek dyni. Tak, z pestek dyni, widzicie, ja mówię o lnianym, a tu jest pestek dyni, tak. Ja piję z pestek dyni olej i jest godzina za 15:10, więc zjem to. I to będzie mój pierwszy posiłek, a chleba nie jemy, bo wiecie, ja cały czas jak jadę na przykład w pracy, to jem Ewy chleb, a tutaj czasami sobie kupujemy bułki, bo nie można, już powiedziałem chyba w ostatnim filmie, a jak nie mówiłem, to nie, mówiłem w ostatnim filmie, że nie można się zatracać. Moi drodzy, nie wolno się zatracać, trzeba jeść raz to, jak to się mówi, żeby życie miało smaczek. No, i tak, taką dewizą trzeba się kierować w życiu. Chcesz kebaba w bułce ode mnie? Bo powiedziałeś wczoraj, że mi już kupisz, a wczoraj kiedyś się pytałem, czy mi kupisz. Na pewno zanim wyjadę, to ci kupię. Jak ci się, Donia, podoba ten? Ten jest mój, bardzo fajny. Ewcia mi już wybrała. Przyjechałem właśnie teraz z Donią, bo byliśmy na tam jej badaniach. 147 numer, bardzo ładny zapach, mnie się podoba. Igor mówi, że jego jest ładniejszy. A ty masz jaki? Ja mam zamiennik, Ewcia tu napisała, Dolce & Gabbana K. Tak pierwszy, no ładny. Igor! Nie. Ej, ale zejdź, nie wygłupiaj się. Co ty robisz tutaj? Ariana Grande. Na kobiecych to ja się za bardzo nie znam. O Jezu. Co? Znam ten zapach. No, znam, ja też go znam. Ale kto tak pachnie? Nie wiem, ja to mam przyjemność. Pokaż. Szymon. Ktoś tak pachnie. Jo, taki ładny zapach. Ty, oni ładne te zapachy mają. Cynamon, fuj. Cynamon, fuj. Ten jest bardzo ładny, to jest mój faworyt. O, pochwalę wam się, 137. No, pokaż zapach. Będziesz się teraz tym perfum... Dobrze, chcę cię powąchać, daj. Ładny, nie? Fajny. Taki waniliowy. Też chcesz, proszę? Też chcę cię powąchać. Wszyscy będą Ewkę wąchać teraz. No masz, sztachni się. Ładne są. Ładne są. Mój powiem ci. I już go nie oddam. Ja, ale ten, co dla mnie wybrałaś, bardzo ci powiem. Ładny, nie? Bardzo ładny, ale też u kogoś czułem go. Wszystkie gdzieś czułam. No. No, takie zapachy. Takie bardzo ładne.
Super. Moi drodzy, teraz będziemy jeść zupkę. I tak, wszystko wezmą sobie i ten, i znowu nie wda. A mi się akurat jeden skończył. Ewka mówi, że jej się też jeden skończył. Mi się tam dwa skończyły. No. Ja pokazałam widzom, jakie mamy. Nie, co? Ten końcówki. Aha. Ty masz chyba jeden zapoczątkowany, taki był, że dużo go było. No, no. Drugiego ty nie widziałam, gdzie masz. Mhm. A ten, co ja mam, no to tam już jedno, to już jest na dnie samym. Taka bieda z nędzy. Nie wiem. To jest twoje. No, pogubcie się. Teraz się pogubią. Teraz nie będę wiedział, kogo wąchać, czy Donię, czy mamę. Czy Ewkę, mówię, mamę. No, psiknij. Tutaj psiku. Spoko. Ale mamy lepsze. Nie wiem. Mi się w sumie podobają wszystkie. Dobrze, że mają oczyszczone. Ale ten mi się naprawdę podoba. Jakby nie, ktoś chciał 147, ten, bardzo ładny nie ten, zapach nie, jest. Nie, twój, nie, mi się tak ten nie podoba, a reszta to takie. No. A Igor też mu ładny miał pokazać, gdzieś poleciał. No dobra.